Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku oczywiście flet na osadzie. Dzisiaj porobimy sobie nowymi nabytkami, czyli Deutsche Farm 7210 TTV i nowym siewnikiem. Tylko zanim siewnik to jest pierwszy raz przez starego. No tylko godziny 40 poroby, więc u mnie dużo nie porobił. Jeszcze kozła trzeba sprzedać za 650. Ja mam 60 tysięcy, to jeszcze potrzebuję. Drugie tyle. 120? Może wyjść sobie 120. Wiem, że kredyt mi rośnie, no ale trudno. Ja już nic na to nie poradzę. Muszę go w końcu spłacić po żniwach. Nie no, na ten. Dobry. A w czerwcu na kombajn będę miał. Właśnie, jeszcze sprzedaż kombajn, no ale to będzie kasa, dobry. No wtedy od razu po tym będzie znacznik krzyżki. Tak, tu nie. To tak wszystko ma być, dobra, kup. 113 500. No i dobra, podjeżdżamy do siewniczka i nasypujemy nasiona i jedziemy siać owiec. Najmocniejszy mój ciągnik jak na razie, może kiedyś go podkręcę. Dobra, niech jest do przodu. Tam było 850, więc powinna być tona. Więc w sumie 3 orki mogę kupić. A, tona 25, to dupa. Nie wejdzie. 25 kg zostanie worka, ale dobra, sobie to poświęta. Właśnie są święta aktualnie, no bo jest niedziela. 19:51, no ale to nic. Jutro poniedziałek, Wielkanoc, więc wolne, więc mogę sobie nagrywać. Jeszcze chciałem nagrać sobie Elengrada, żeby mieć już. W sumie mogłem pierwszy Elengrada nagrać, a potem fleta. Jak sobie teraz myślę, że w sumie najlepiej bym się na tym. No tam już miałem sejwa przygotowanego, więc tam miałem 15 minut odcinka już. No ale tak mam dopiero dwie. Bo jeszcze sejwa trzeba było przygotować, no ale drobno. Oczywiście rozkładamy tego nowego bydlaczka. Patrz, miałem tu granicę przeorać. Zaraz to ogarniemy. Oczywiście GPS, no bo ten nowy ciągnik. Ten już ma, może nie ma na dachu, no ale... No ale tak. Dobra, to drzewo zostaje, tutaj będzie oborane. Te trzy pola trzeba złączyć, więc od razu je w sumie złączę. A kubotą się przejadę z pługiem, a czemu nie? Bo ja to miałem zrobić po odcinku, te łączenie pól, ale zapomniałem. Ale zapomniałem i tak wyszło jakoś. No ale dobra, przynajmniej nie będą same siebie na odcinku, nie? Dawaj. Teraz w prawo. Y. Może przydałoby się trochę przybliżyć, bo nie lubię na tak daleki kamerze jeździć. Tu zobaczyć, czy będę miał taki ruch, czy po prostu nie pomaluję trochę dalej tego pola, żeby tutaj ściąć ten narożnik i chyba tak zrobię, ale to zobaczę po pierwszych żniwach. Bo raczej na pewno chyba będzie ten ścięty ruch, żeby było tam ładnie i trochę odstodował tam jeszcze z metr. Nie no, kubota tego pługa nie czuje, nie? Ten pług jest za mały do niej. No ale wiadomo, no nie mam innego, a na razie starszy. Może w przyszłości się zmieni. Nie, no teraz tym 6-metrowym prawą to będzie szło, nie? Ja będzie robotka odchodzić. Zobacz, jak mi starczy kasy na kombajn, to najwyżej zdobiorę kredytu.
bo potem na wiosnę, czy na wiosnę, na sierpnia trzeba kupić będzie pole z kukurydzą, żeby kiszonkę zrobić. Bo powiem wam, że z kiszonką jest ostatni paszowóz jeden dostany i koniec. Będę musiał kiszonkę kupywać ze sklepu, no ale dobra. Ale dobra, to się da. Na pewno będzie szybciej, bo 5,5 tony sebele kupię i tyle, nie? Wrzucę jedno i będę miał. Wtedy najwyżej trochę mi siana pójdzie i tyle. Bo tam idzie 12 kostek, tak? A kostka jest po 500. 6 ton słomy? 6 ton siana idzie? Chyba tak, no 6 ton siana i 3 słomy. I teraz najwyżej, to teraz będzie trochę mniej siana szło i tyle. No i dobra, pole ogarnięte. Tutaj raczej nie będę już nic potrzebował. Muszę zobaczyć, bo tutaj mam te pole i te pole mam nieogarnięte, więc może na tych dwóch chyba kukurydza sieje, no. Chyba tak trzeba zrobić, że na tych dwóch kukurydza i tyle. Wiadomo jak... Tu jest jeszcze pole, a to na jęczmień, to na owiec. Bo tu jest posiane, nie? Tu jest zaorane, ty, to może tu by kukurydza zrobił. To jest fajny duży kawał. Tu zrobić kukurydzę. I tu na tej dziesiątce, bo dziesiątka jest większa. Dobra, zasieję tu jedno pole i przejeżdżam dalej, dobra. Rozumiem. Wiedziałem, że taka tekstura będzie, no bo pościernisko robię, więc... To nie było do przewidzenia. Nie było trudne, o. Nie, no ale kot ten zestaw, nie? Podoba mi się. 16 na godzinę pod górkę, tylko 2 na godzinę zwolnił. W sumie tak jakby nie, no trochę mu brakuje, nie? No bo tam 10 koni mu brakuje do tego silnika. Tam stało 210 koni, tak mi się wydaje. Więc no w sumie trochę mu brakuje, no ale... Nieważne. W przyszłości się go skręci i tyle. No i teraz to mi się podoba, bo wreszcie GPS-y, no to można jeździć. Dawaj, cofaj. Dawaj. Oj! Tarirarara. Dawaj. No i akurat fajnie mnie to zasiana. A bo tutaj na 4 przejazdy będzie, więc chyba akurat powinno wyjść. Moja pszenica tutaj. No na 3, no tak sobie myślałem, na 3. A jeszcze na 3? Że powiedziałem tak, myślałem na 3, ale powiedziałem na 4. Nie wiem dlaczego, tak? No ale dobra. Nie, no tym zestawem to może siać. Ale dam jakąś tam uprawę, będę robił sobie talerzówką, nie? Żeby nie było. Ja to chyba nawet mówiłem, że po rzepaku będę talerzował, a tak po pszenicy mogę normalnie sobie być talerzówką, tym siewnikiem jechać, bo on sobie da radę. A wiadomo, za się bezpośrednio też tam jakieś punkty środowiskowe dostanę, więc... Więc luks robota. Nie no, podoba mi się ten Deutsch. Ogólnie ten zestaw mi się podoba. W sobotę nie mieliście fleta, bo ten odcinek miał być na sobotę, ale się nie wyrobiłem w sobotę, bo w sobotę po prostu cały dzień mnie nie było w domu. Ogólnie przygotowałem sobie save'a, ale już miałem nagrywać, bo była dziewiąta... Dziewiąta była dokładnie i tatoś mówił, że jedziemy na działkę przekładać koła w samochodach. No to pojechałem, nie? No i przy okazji trawę jeszcze kosiłem, więc ja byłem w domu 16:20.
Ja byłem w domu o 16:20, więc no. Więc już nic nie nagrywałem, tylko sobie save'a wczoraj przygotowałem w sobotę. Z Elengrada, no dobrze. Chciałem ten M-Click cały czas po głowie chodzi. M-Clicka też będę musiał nagrać na wtorek, ale... Bez przesady. Czyli tam te dwa pola na kiszonkę zrobić i będzie git. Nie no, 6-metrowy to już robotka fajnie idzie, nie? W sumie tym mazurem co miałem to też fajnie szło, no ale wiadomo co tam trzeba było pierwszy prawić, potem... No tutaj mogę już praktycznie... No tutaj widzicie, no po tej całej to co, to praktycznie ścieliska, nie ma, nie? Tylko tam jakieś małe kiełki wystają, więc... Można dusić dalej z siewnikiem. O, 11 minuta. Ok. Dawaj, 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 dawaj. Trochę bolało. No nie mnie, ale ziemnik. Nowy ziemnik, żebym potukł. No i dobra. Jeszcze ten poprzeczniak i będzie ogień. Na GPS-ie to jest ogień. Jednak widziałem go w promocji, to wiedziałem, że ten Deutsch musi się tu pojawić, nie? Nie było innego wyjścia. Musi się tu pojawić. Gad, dziad kalwaryjski. Musiał, nie? No musiał, no bo już tak chodził po mnie ten doćwar. W sumie nawet po John Deere nic nie planowałem do kupienia, no ale... Chodzi o to, że już... No jak zobaczyłem go na promocji, mówię, no to kurde... A jeszcze w listopadzie to była akurat na sprzedaż, więc akurat pasowało, nie? Jak znalazł. Tu te łąki trzeba też dwie wykupić, żeby to tu już ładnie przyciągnąć dalej pole. Myślę, że może do końca roku się uda tego fleta nagrać i skończyć go. Tak sobie myślę, ale no nie wiem, zobacz jak to z odcinkami będzie, nie? Oła, niby są dwa razy w tygodniu, no ale... Zobacz jak to z rozwojem. No teraz mleko sprzedaję cały czas na okrągło, więc... Dobra, tutaj na końcu będę siał. Teraz z drugiej strony. Lepiej, żeby ten żyd nie wyszedł. Tego muszę jak najbardziej sobie tego GPS-a to przejazd przestawiać. Widzicie, że nawet ta zakładka poza ciemnikiem się je. No ale co ja za to mogę? Jak gra na to pozwala i nawet się cieszę, że mogę siać delikatnie więcej. Wtedy przynajmniej ten omijak na końcu nie będzie. Myślę, że tak dwa razy się przesunę i powinno być git. No i teraz powinno być git już, bo w sumie dość dużo się przesunąłem, jakby nie patrząc od miedzy. Ale zobaczymy, czy to wystarczy, czy nie trzeba gdzie jeszcze jednego przejazdu. To fajnie wszystko chodzi, ten, nie? Te rurki do góry. A raz tam cofnę, bo wiem, że on mi jak zrobił, no po prostu tam była taka dziwna górka jakaś i siemnik sobie poskoczył, no to już ja za to nie mogę, że siemnik sobie poskoczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Dobra, teraz idealnie wychodzi. Na sześć razy, czyli... Raz, pięć, dobra, czyli raz, pięć. Wiem, że super liczę, no ale...
Ale dwójka, czyli drugi zjazd, dobra, czyli tutaj na dole skończę, okej. Okay. Czyli tutaj na dole skończę siaczy tyle. A to lepiej wtedy. Wtedy sobie przez dziesiątkę przeskoczę na... Może i tą piętnastkę. Potem na dwudziestkę dwójkę i będzie koniec odcinka. Bo chcę jednak cały odcinek siać. Bo to nowy zestaw, to wiadomo, trzeba siać jak mniej więcej. Wiadomo, zawsze nowy się, jak jest nowy zestaw, zawsze też się najwięcej sieje. A potem już z odcinka na odcinek tam coraz mniej, nie? Nie wiem, ale nie mogę, jak ten kurcz front to wygląda, szoko takiego ma. Siewnik szóstkę. W końcu, bo tak miał czwórkę. A miał 700 hektarów i czwórką siali, więc... No, nie zazdroszczę. No i dobra, jedziemy dalej, nie? Fajnie to idzie, fajnie. Kogucik? Kogucik działa, bo czemu nie? 16 minut. Prawie 17. A ja zaczynałem, jak była 11 minuta. Albo patrzyłem, jak była 11, czy jakoś tak. Nie wiem w sumie, w której minucie odcinka zacząłem siać, ale... Ale jak patrzyłem, to była 11 minuta, więc jak jechałem na jakimś przejeździe do góry, albo pierwszym, albo drugim do góry, nie? No więc 10-12 minut takie pole zasiane. Fajny wynik, nie? Ponad hektara będzie zasiane, więc... Hektar 20 na pewno będzie. Więc hektar 20 to jest już ładny kawałek, nie? Jak na tą mapę, na razie. W sumie to ja więcej takich kawałków już powinienem mieć, nie? Tam też na dole jest prawie hektar na tej łące, więc... To jest 90 arów chyba, jakoś tak. Muszę mieć takie kawałki po hektarze, no bo... do 15 muszę sobie dokupić 14 albo coś, nie? Bo ciężko się tą 15 robi. Czyli nie tyle co ciężko, ale mało jest po prostu pole i... Fajnie by było te dwa pola dokupić i w tą stronę zrobić, nie? No ale myślałem coś tutaj na tymi dwoma polami już kupić, żeby tutaj sobie coś pojeździć. Albo gdzieś tu z tyłu. Jakby trochę dalej sobie pojeździć jednak tymi maszynami, no bo tak w sumie praktycznie to ja wyjeżdżam z GOSP-u i jestem na polu, nie? Jest 48 odcinek chyba z tego co pamiętam. Jest jeszcze w sumie dużo przede mną tej serii, no ale... Hektar 27, no to pomyliłem się o 7 arów. Będzie kukurydza na kiszonkę, więc... Tu ten kawałek też od sąsiada fajnie by było kupić. Wtedy to już... Całkowicie na asfalt bym nie musiał wyjeżdżać. Wtedy już by był tylko długa, prosta i ogień, nie? Wtedy już bym tylko dosłownie przez asfalt przeskakiwał, a tak to muszę jechać asfaltem kawałek. Bo chociaż mieć tą dwunastkę, nie? To już też by było dużo lepiej, bo bym tylko tak delikatnie po skosie przeskoczył. No ale... I tutaj to 24 muszę też wykupić, żeby tutaj już mieć to, żeby tylko przejeżdżać sobie, nie wyjeżdżać na ten asfalt, no bo ostatnim widzieliście nawet jak ciężko było wyjechać na asfalt, kombajnem jak kosiłem. Albo z bronami jak próbowałem przejechać. Też był łaksy z bronami. Że nie mogłem przejechać, to musiałem się składać, a tak bym sobie normalnie przejechał. Na 3/4 siewnika ja muszę jechać, więc
tyle aż nie naciągnę sobie tymi przejazdami, żeby cały się wniknie. No wiadomo, jak tam jest metr, no to tam sobie naciągnę, nie? No to tak jak tam metr, no to tam sobie naciągnę tymi czterema przejazdami. No jak jest więcej niż metr, no to już tak trochę ciężko. Szczególnie taki pole, gdzie jest wąskie. To trochę bliżej tego drzewka. Trzeba to ładnie podszedł, bo to wiadomo. Moje pole. Ale to mi się najbardziej tutaj podoba, że to jest na trzy razy jest skoszone. Skoszone, zasiane, wszystko. Jak tu kosiłem Michała, no to samo w sumie mówiłem. Że te pole jest idealne. Oj, cofaj, 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 cofaj. No tak to nie cofnę na GPS-ie jednak. Bo siewnik mi nie najdzie. No i dawaj do przodu. Stare powiadomienia jakieś. Tererery. Wybija ta godzina. Tererery. Dawaj, jeszcze dwa przejazdy i będzie koniec, więc... Pola, nie odcinka. Bo jeszcze tą 22 sobie też zasieję. Tak, zasieję, no bo jest 22 minuta, więc... Do 30 minut akurat będzie, nie? No, jeszcze sobie tamto pole zasieję, będzie luks. Wtedy pójdę sobie jeszcze na Elengrada nagrać, na poniedziałek już, czyli na jutro. W sumie muszę go szybko wrzucić wtedy. Ten Elengrad muszę szybko wrzucić, żeby był na jutro. A na wtorek to najwyżej sobie wymyślę jakiegoś timelapsa. Jakby się nie udało trika nagrać. No bo różnie to bywa, nie? Zobaczymy. Bo na środę jest 1000 krów planowane i sobie to nagram jutro, no bo dzisiaj już nie będę się męczył. Znaczy męczył. No nie męczył, ale dzisiaj już nie będę kombinował. Jutro sobie to nagram i tyle. Tu tą 17 fajnie też by było mi mieć, to wtedy już od razu bym bez wyjeżdżania na asfalt bym miał wszędzie dojazd. No jadź ta. Bo jak chcę raz dwa tym asfaltem przeskoczyć. Fajny jest to, ten ciągnik, że on jest szybki, nie? Że on jest szybki, więc do transportu na skup będzie idealny. Ja ta godzina. No i dobra, zacznę sobie od tej strony. Właśnie kurde, nie wiem czy nie zrąbałem, że teraz zacząłem sobie tak jadąc nakładką pomiędzy, no ale... O panie, 280 nasion. Słaba ziemia to musi być wtedy. Jak na max wysiewku mi tu wchodzi. Może w przyszłości ten rów tutaj zakopię? Może nie w całości, ale chociaż do tego drzewa. To jest myśl, nie? Żeby ten ruch zakopać tutaj do drzewa i to połączyć. Fajne klimatyczne pole by to było wtedy. Tu auta nie jeżdżą? Chyba nie. A, to tak wychodzi? No dobra. To nawet nie zrąbałem, bo myślałem, że to trochę gorzej wychodzi, ale... No... Jednak dość dobrze to wychodzi, ten GPS. Naprawdę, myślałem, że gorzej ten GPS tutaj wyjdzie.
rower tam był. Chłop sobie rower pod drzewkiem zostawił. Koło ławki, a ja go przejechałem. Ale chuligan ze mnie. Dawaj, 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 dawaj. A, przed gałęziem się zatrzymałem. Przed gałęziem? Gałęzią chyba. No, gałęzią. A nie gałęziem, ty. Buraku, ty. Przed gałęzią, a nie gałęziem. Dobra, trzeba zrobić tak? No, przed gałęzią, no. Przecież tak jest poprawnie, po polsku. Szary dym, mocno czuć basami. No i dobra. I łogi, natłoki. Elegancko to wszedłem. Dobra. Siewnik podniesiemy, żeby to jakoś w miarę realnie wyglądało. Ja sobie tu już na kanał wbiję, na Discorda. Może ktoś przyjdzie. A jak nie, to nie. Szary dym mocno czuć basami. Ja tylko za pocinku zrobię, no bo czasem jak mi znowu ta myszka wyskoczy, a na pewno wyskoczy, to ja już nic nie zrobię. Więc wolę sobie poczekać te 2-3 minuty. Wtedy sobie zrobić miniaturkę. I będzie git. Czy nie wiem, czy na kwietniu, czy na marcu kukurydzę zasiać, ale... Znaczy nie na marcu, tylko... Czy na maju, czy na kwietniu, ale chyba na kwietniu sobie zasieję. Żeby ona już w sierpniu była do korzenia. Na kiszonka. Wtedy miałem 100 ton z tej łąki, co mam teraz pszenicę zasianą. To tam miałem 100 ton wtedy kukurydzy i to mi starczyło, no starczyło. A dopiero jak dodałem tego moda, to zaczęły tyle źle, że... Daj to spokój. Dobra, jeszcze jeden przejazd i koniec. Dobra, 2,40 zasiane. Więc spoko, to coś tam tego obsadanie. Ale tutaj chyba zakończę to sianie. Bo tu jest ładne miejsce, fajne. A wiadomo. Fajna miniaturka tutaj siądzie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Na razie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć i papa. 29 minut, więc akurat papa.